Bardzo serdecznie witam po raz kolejny w gościnnych murach zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Dzisiaj znowu będziemy studiować proroctwa Księgi Apokalipsy związane z zagadnieniem sądu ostatecznego. Ale zanim otworzymy Księgę Objawienia Świętego Jana, zanim będziemy dalej kontynuować poznawanie tematu o sądzie ostatecznym, chciałbym oczywiście podać kilka ogłoszeń. Dzisiaj cały chyba świat opiera się na reklamach, a więc i nasz program musi w jakiś sposób też zawierać jakieś reklamy. Przede wszystkim, moi drodzy, posiadamy troszeczkę, może nie tak troszeczkę, ale posiadamy sporo egzemplarzy miesięcznika Znaki Czasu. Miesięcznika wydawanego przez wydawnictwo Znaki Czasu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Miesięcznik porusza różne zagadnienia: biblijne, zdrowotne, historyczne, kościelne, społeczne, archeologiczne itd., itd. Jesteśmy gotowi wszystkim chętnym wysłać za darmo te egzemplarze. Jeśli ktoś chciałby otrzymać kilka egzemplarzy Znaków Czasu, to bardzo proszę, niech napisze do nas, niech poprosi, poda adres, chętnie mu te czasopisma wyślemy, żeby mógł sobie poczytać. I jeśli komuś oczywiście ten miesięcznik się spodoba, nie ma problemu, aby go zaprenumerować, a wszystkie dane dotyczące prenumeraty w tym miesięczniku znajdziecie. Znaki Czasu. Polecam serdecznie. Fajne czasopismo do czytania, do studiowania. No i oczywiście chciałbym dzisiaj także zareklamować korespondencyjne kursy biblijne. Szkołę biblijną, gdzie za pomocą tej drogi korespondencyjnej, czy pocztą klasyczną, a więc list, znaczek pocztowy, koperta, czy też za pomocą łączności internetowej, można w sposób satysfakcjonujący poznać nauki Pisma Świętego, historię Biblii. Tutaj akurat w ręku trzymam zgłoszenie na taki kurs Śladami apostoła Pawła, który porusza dzieje Kościoła apostolskiego Nowego Testamentu, przedstawia życie, działalność apostoła Pawła, również rozszerza nauki, które apostoł Paweł zwiastował podczas swojej misji na terenie Europy czy Azji. Wszystkie kursy są bezpłatne, do niczego nie zobowiązujące. Chcę przypomnieć moją mamę, która już niestety nie żyje, była osobą głuchą. W pewnym momencie swojego życia bardzo chciała poznać Pismo Święte, no ale oczywiście nie mogła uczęszczać na tego typu prelekcje, spotkania, bo nie słyszała. Ktoś jej poradził, żeby skorzystała z kursów biblijnych. Pisać, czytać umiała. Skończyła kilka kursów biblijnych. No i moi drodzy, powiem wam, że jej wiedza biblijna naprawdę była wysoka. No, potrafiła uzasadnić, wykazać różne zagadnienia, w które wierzyła. A więc serdecznie polecam korespondencyjne kursy biblijne na temat Apokalipsy, Księgi Daniela, zasad wiary, zdrowia, archeologii, życia Jezusa, historii Kościoła, tutaj, prawda, śladami apostoła Pawła. Wszystkie dane na ten temat znajdziecie pod spodem w informacjach dotyczących dzisiejszego programu. No i oczywiście, moi drodzy, w naszym sklepie na Facebooku Adwentyści Kalwaria Zebrzydowska jest także wiele innych ciekawych pozycji literatury płatnej, bezpłatnej. Wchodźcie, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, do składania zamówień. No i oczywiście, gdyby ktoś chciał się ze mną spotkać, porozmawiać,
To nic nie stoi ku temu na przeszkodzie. Proszę napisać, powiadomić nas. Będziemy pertraktowali, będziemy się umawiali, na ile to będzie możliwe. No i oczywiście subskrypcja naszego kanału. Serdecznie zapraszam, dzwoneczek. Postawcie oczywiście, jeśli uznacie za słuszne, łapkę w górę, no i komentarz pod filmem. Chcielibyśmy również, żebyście na miarę swoich możliwości wsparli nas. Dziękujemy w ogóle za wszystkie dary, które wpływają na naszą działalność. Dzięki temu jesteśmy w stanie szerzej reklamować nasze programy, a tym samym docieramy do szerszego ogółu naszego społeczeństwa. Wszystkie dane na ten temat, gdzie wpłacać i tak dalej, znajdziecie w opisie dzisiejszego programu. No, myślę, że z reklam i tych ogłoszeń to już chyba wszystko wystarczy. Wobec tego przejdziemy do dzisiejszego tematu. Druga część rozważań dotyczących sądu ostatecznego, który przedstawiony jest w głównej mierze właśnie w Księdze Apokalipsy. A więc otwieramy Księgę Apokalipsy i tam będziemy głównie badać 20 rozdział, ale nie tylko. Z poprzedniego spotkania dotyczącego pierwszej części naszych rozważań o sądzie ostatecznym przypominamy sobie, że najpełniejszy profetyczny opis sądu ostatecznego znajduje się w Księdze Apokalipsy w 20 rozdziale od wersetu 11 po 15. Również podczas naszego ostatniego spotkania, badając Pismo Święte, stwierdziliśmy, że idea sądu Bożego znana była od najdawniejszych wieków dziejów ludzkości. W Starym i w Nowym Testamencie odnajdujemy wiele profetycznych zapowiedzi sądu ostatecznego kończącego historię grzechu. Na bazie natchnionych zapisów biblijnych doszliśmy także do wniosku poprzednim razem, że procedura sądu ostatecznego oparta będzie na trzech głównych podstawach Bożego wymiaru sprawiedliwości: na dekalogu, na Ewangelii i na prawach natury. Dekalog i Ewangelia to normy prawne dotyczące przede wszystkim narodów chrześcijańskich. Natomiast prawa natury, w skład których wchodzą elementarne poczucie sprawiedliwości, dobra i zła, zdrowy rozsądek, myśl i sumienie, to boska podstawa sądu wobec narodów niechrześcijańskich, nieznających, nieposiadających Pisma Świętego. Odkryliśmy także, że podczas sądu ostatecznego Boży wymiar sprawiedliwości oparty będzie na trzech podstawowych zasadach. Na zasadzie świadomości, zasadzie proporcji i zasadzie wzajemności. Dowiedzieliśmy się też, że sąd ostateczny będzie rozpatrywał trzy zasadnicze elementy życia podsądnych, a więc ich czyny, ich słowa, intencje, myśli i uczucia. Dzisiaj zastanowimy się nad następującymi kwestiami sądu ostatecznego. Pierwsza, na jakich dokumentach i dowodach oprze się procedura sądu ostatecznego? Jakie akta sprawy będą na sądzie ostatecznym przedłożone? Druga kwestia, w którym momencie eschatologicznej historii odbędzie się sąd ostateczny? Jaka będzie kolejność wydarzeń związanych z sądem ostatecznym? Trzecia, kogo obejmuje sąd ostateczny? Czy obejmie wszystkich ludzi, czy będą wyjątki? I czwarta, ostatnia, skoro Bóg o wszystkim wie, a los każdego człowieka będzie już nieodmienny, to po co sąd ostateczny? Jaki jest jego cel i sens? I zaczynamy od punkciku pierwszego.
na jakich dokumentach i dowodach oprze się procedura sądu ostatecznego? Jakie akta sprawy będą na sądzie ostatecznym przedłożone? Natchnione, profetyczne opisy sądu ostatecznego podają, że podsądni będą sądzeni na podstawie rejestru ich życia, utrwalonego w księgach niebios. Pismo Święte wspomina na przykład księgi żywota lub księgi żywota baranka. W księgach niebios zapisane są wszystkie czyny, decyzje, słowa, myśli i intencje, czyli całe życie każdego człowieka. Tutaj chciałbym odwołać się do Księgi Psalmów w Starym Testamencie, do Psalmu 139 i w Psalmie 139 odczytać werset 16. Oczy Twoje widziały czyny moje. W księdze Twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. W księdze Twej, pisze psalmista, zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jest tu wyraźnie mowa o księgach Bożych. Popatrzmy na samą księgę Apokalipsy w Nowym Testamencie. A więc w objawieniu świętego Jana, w rozdziale 20, czytam werset 12. Rozdział 20, werset 12. Jest to fragment opisu sądu ostatecznego i prorok zapisał: i widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i księgi zostały otwarte. Również inna księga, księga żywota, została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. A więc Pan Jezus pokazał Janowi w wizji sądu ostatecznego, wizji zapisanej w końcowej części Księgi Apokalipsy, że na sądzie ostatecznym zostały otworzone księgi. W tych księgach były zapisane wszystkie czyny. I na podstawie zapisów w tych księgach ludzie stojący przed Trybunałem Sędziego Wszechświata zostali osądzeni. W tych księgach niebios utrwalone są również zdarzenia godne pamięci z życia osób miłujących Boga. Tutaj chciałbym odwołać się znowu do Księgi Psalmów w Starym Testamencie i proponuję, żebyśmy znaleźli Psalm 56, tam odczytali sobie werset 9. Tyś policzył dni mojej tułaczki, zebrałeś łzy moje w bukłak swój. Czyż nie są zapisane w księdze Twojej? Autorem tego psalmu jest Dawid, jak czytamy na początku. No, Dawid nie miał lekkiego życia, zwłaszcza wtedy, kiedy musiał ukrywać się, uciekać przed oszalałym z zazdrości królem Saulem, który chciał go pozbawić życia. Dawid zapisał, że Bóg zliczył dni jego tułaczki, że Bóg zebrał łzy jego w bukłak swój, że wszystko to, co Dawid przeżył, zostało zapisane w księgach niebios. A więc, moi drodzy, wszystko, przez co w życiu przechodzimy, z powodu miłości do Boga, wiary w Bożą prawdę, wszystkie problemy, które nas dotykają i smutki, które na nas spadają, wszystkie one są zapisane w księgach niebios. Również chciałbym przeczytać pewien zapis
zawarty w ostatniej księdze Starego Testamentu, a mianowicie w księdze proroka Malachiasza. Tam rozdział 3, werset 16. Księga Malachiasza, rozdział 3 i werset 16. Tak to mówili między sobą ci, którzy boją się Pana. A Pan uważał i słyszał to. I tak została spisana przed Nim księga pamiątkowa dla tych, którzy boją się Pana i czczą Jego imię. Wcześniejsze zapisy, kontekst poprzedzający ten werset mówi o tym, że sprawiedliwi ludzie wierzący w Boga, miłujący Boga, zachowujący Jego prawa, zastanawiali się, czy przypadkiem życie niegodziwych nie jest lepsze niż życie wierzących. Bo przecież niegodziwi nie mają tylu problemów związanych z wiarą w Boga, jak właśnie ci, którzy Bogu ufają i pragną żyć zgodnie z Jego wolą. Bóg to słyszał. Bóg kazał to wszystko zapisać. Wszystkie sprawiedliwe czyny, wszystkie akty wiary, miłości okazane w życiu osób wierzących są zapisane w księdze pamiątkowej Boga w niebiesiech. Księgi żywota lub księgi żywota baranka zawierają spis ludzi zbawionych, których grzechy zostały zmyte krwią Chrystusa. W księdze Apokalipsy mamy kilka miejsc, gdzie te księgi są bardzo wyraźnie wspomniane. Chciałbym niektóre z tych natchnionych zapisów przeczytać. A więc otwieramy Księgę Objawienia świętego Jana, rozdział 13 i werset 8. W 13 rozdziale, wersecie 8, możemy przeczytać następujące słowa. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata, zapisane w księdze żywota baranka, który został zabity. A więc czytamy, że temu zwierzęciu z morza oddadzą pokłon wszyscy, których imiona nie są zapisane w księdze żywota baranka. A ponieważ Bóg jest wszechwiedzący, zostało to już zapisane nawet przed stworzeniem, przed założeniem świata. Popatrzmy na kolejny zapis, to jest 17 rozdział Księgi Apokalipsy i tam interesuje nas werset 8. Jan zapisał: zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma. I znowu wyjdzie z otchłani i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma i że znowu będzie. A więc zapis wyraźnie sugeruje, w księgach żywota baranka nie ma imion ludzi, którzy nie będą zbawieni. Jeśli imiona nasze pozostaną w księgach żywota baranka, jest to równoznaczne ze zbawieniem. Popatrzmy na 20 rozdział Księgi Apokalipsy i tam przeczytajmy sobie werset 12, który brzmi następująco. Czytałem go już, ale jeszcze raz przeczytajmy. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem i księgi zostały otwarte. Również inna księga, księga żywota została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. A więc tutaj mamy księgi,
w których zapisane są czyny wszystkich ludzi, i mamy też inne księgi, jak zapisał Jan, księgi żywota, czy księgę żywota. Popatrzmy na werset 15. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. I rozdział 21, werset 27. I nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota baranka. A więc księgi żywota baranka, czy księga żywota baranka, to jest rejestr osób, które dostąpiły Bożego przebaczenia, pojednania i zbawienia. Mamy księgi pamiątkowe i mamy również księgi niebios, w których jest zarejestrowane życie każdego człowieka, łącznie ze wszystkimi jego słowami, czynami, myślami i intencjami. Myślę sobie, że gdyby apostoł Jan żył w obecnym czasie, w dobie komputerów, elektroniki, i w obecnym czasie otrzymałby wizję Księgi Objawienia, to prawdopodobnie nie pisałby o księgach nieba, o księgach żywota baranka. Pewnie by napisał o dyskach albo o pendrive'ach żywota baranka, czy pendrive'ach niebios, dyskietkach niebios, gdzie wszystkie dane na temat każdego człowieka są dokładnie zarejestrowane, i ten materiał będzie podstawą sądu ostatecznego. Na bazie tego materiału znajdującego się w księgach niebios Bóg będzie sądził nasze życie. Przejdźmy do drugiego punkciku. Dokonajmy analizy chronologii profetycznych wydarzeń dotyczących sądu ostatecznego na bazie oczywiście Księgi Apokalipsy. Przede wszystkim sąd ostateczny zostanie poprzedzony stąpieniem na ziemię świętego miasta, Nowego Jeruzalem, po zakończeniu okresu 1000 lat i zamknięciu sądu milenijnego. Popatrzmy na Księgę Objawienia świętego Jana, 21 rozdział i werset 2. I widziałem miasto święte, zapisał Jan, Nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. Jan widział, jak gdzieś tam z niebios, gdzieś tam, gdzie znajduje się tron Boży, święte miasto, Nowe Jeruzalem, stąpiło na nasz glob, na naszą ziemię, osiadło na naszej planecie. Kiedy do tego dojdzie? Przed sądem ostatecznym, po zakończeniu okresu 1000 lat. Sąd ostateczny odbędzie się również po drugim zmartwychwstaniu, czyli zmartwychwstaniu niesprawiedliwych na sąd ostateczny. W Księdze Apokalipsy w rozdziale 20 czytamy w wersecie 7 i 8 takie słowa. A gdy dopełni się 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego, i wyjdzie, aby zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju, a liczba ich jak piasek morski. Liczba ich jak piasek morski. A więc, gdy kończy się okres 1000 lat, wstępuje na ziemię święte miasto Nowe Jeruzalem, kończy się sąd milenijny, dochodzi do drugiego zmartwychwstania niesprawiedliwych, i wtedy szatan znowu może działać, ponieważ
ma do dyspozycji nieprzeliczone rzesze zmartwychwstałych niesprawiedliwych. I wtedy dojdzie do ataku szatana i tych niesprawiedliwych na święte miasto Nowe Jeruzalem. I właśnie sąd ostateczny odbędzie się w trakcie ataku, w trakcie próby zniszczenia świętego miasta Nowego Jeruzalem przez niezbożnych. W Księdze Apokalipsy w 20 rozdziale czytam pierwszą część 9 wersetu. I ruszyli na ziemię, jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. Niesprawiedliwi atakują święte miasto. Tym czynem demaskują się zupełnie. Są całkowicie owładnięci wrogością wobec Boga, Jego prawdy. I nawet po swoim zmartwychwstaniu na sąd ostateczny, w tej swojej desperacji i zaślepieniu grzechem, gotowi są nadal atakować. I wtedy właśnie dochodzi do sądu ostatecznego. I Jan widział, że kiedy te narody niezbożnych otoczyły święte miasto Nowe Jeruzalem, kiedy wiedzione przez Lucyfera i jego demonów próbują zniszczyć święte miasto, wtedy właśnie ma miejsce sąd ostateczny i Jan go opisuje w 20 rozdziale od wersetu 11 do 13 w następujących słowach. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i księgi zostały otwarte. Również inna księga, księga żywota, została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali. Również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali. I byli osądzeni każdy według uczynków swoich. A więc według natchnionych zapisów, wizji, które otrzymał apostoł Jan, czytamy, że gdy niesprawiedliwi otoczą święte miasto Nowe Jeruzalem, nagle nad miastem ukaże się biały tron, a na tronie zasiadający Ojciec. Jan widział przed tronem nieprzeliczone rzesze ludzi niesprawiedliwych, stojące pod murami, że tak powiem, świętego miasta Nowego Jeruzalem. Wtedy zostaną otwarte księgi. I na podstawie treści tych ksiąg ci wszyscy ludzie będą osądzeni. To są ludzie ze wszystkich epok historii świata, ze wszystkich narodów. Zmartwychwstali z różnych miejsc, tam gdzie ich śmierć, że tak powiem, spotkała. Zmartwychwstali z mórz i oceanów, zmartwychwstali z pustyń, no z różnych zakątków, zapomnianych cmentarzysk i tak dalej. Wszyscy oni są osądzeni na podstawie tego, co jest zapisane w księgach niebios. I kiedy procedura sądu ostatecznego zakończy się, zostanie wydany wyrok, a następnie wykonany. I wtedy szatan i jego aniołowie oraz wszyscy niesprawiedliwi zostaną na zawsze unicestwieni. W Księdze Apokalipsy w 20 rozdziale czytam drugą część wersetu 9 i werset 10. I spadł z nieba ogień i pochłonął ich,
A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok. I będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Tutaj mamy obraz, jak szatan, niesprawiedliwi, demony szatana, wszyscy oni są wrzuceni do wielkiego jeziora płonącego ogniem i siarką i tam na wieki wieków są dręczeni dniem i nocą. To jest obraz symboliczny. Jezioro płonące ogniem i siarką to śmierć druga, wieczny niebyt, wieczne unicestwienie. To, że ktoś jest do tego jeziora wtrącony i ktoś jest w tym jeziorze dręczony dniem i nocą na wieki wieków, to oznacza, że na wieki wieczne został unicestwiony. Umarł drugą śmiercią. Nigdy nie zmartwychwstanie. Obrócił się w niebyt, nieistnienie. Cały czas przebywa w nicości, w niebycie. Popatrzmy na kolejne teksty. 20 rozdział, 21 rozdział, przepraszam, 20 rozdział, wersety 14 i 15. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. Jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. W tym zapisie, szczególnie 14 wersetu, Jan wyjaśnia, że jezioro ogniste należy rozumieć jako symbol wiecznej śmierci, nieistnienia. Absolutnie to nie jest żadne piekło. To nie jest miejsce wiecznych mąk. To jezioro to symbol wiecznej śmierci, nieistnienia, niebytu, kompletnego unicestwienia, anihilacji. I 21 rozdział, werset 8 brzmi następująco. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców, będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Wszyscy niesprawiedliwi, którzy nie przyjęli oferty Bożego przebaczenia, dokonanego przez śmierć Chrystusa na krzyżu Golgoty, oni kończą swoje istnienie na wieki wieczne, na zawsze, w jeziorze płonącym ogniem i siarką. I znowu autor Księgi Apokalipsy, żeby nie było żadnych niedomówień i nieporozumień, wyraźnie napisał, to jest śmierć druga. Księga Apokalipsy, albo inaczej mówiąc, rzeczywistość w Księdze Apokalipsy podana jest poprzez różne symbole, porównania, przenośnie. I tutaj mamy podobny język. Śmierć wieczna, śmierć druga, wieczne unicestwienie jest przyrównane do wrzucenia kogoś do jeziora płonącego ogniem i siarką. Ale to nie jest piekło w pojęciu doktryny rzymskokatolickiej. Kolejna rzecz, którą chcę omówić razem z wami, bardzo ważna. Kogo obejmie sąd ostateczny? Czy sąd ostateczny obejmie wszystkich ludzi, czy będą też jakieś wyjątki? No właśnie, bardzo ważne pytanie. Powiem tak i proszę mnie teraz dobrze słuchać i zrozumieć. A jeśli ktoś tego nie złapie, niech cofnie program i jeszcze raz przesłucha ten fragment, który chcę powiedzieć. Wszyscy ludzie są grzeszni. Potępieni nie są gorsi od zbawionych, a zbawieni nie są lepsi od potępionych. Zasadnicza różnica między nimi polega na tym, że niektórzy przyjęli Bożą ofertę zbawienia opartą na śmierci,
krwi, zmartwychwstaniu i zasługach Chrystusa. Opamiętali się, zmienili swoje życie. Dlatego objęci zostali Bożym przebaczeniem. Prezydent Wszechświata ułaskawił ich. Pozostali wcale nie gorsi od tych pierwszych. Odrzucili łaskę Chrystusa z różnych powodów. Dlatego będą sądzeni i potępieni za swoje winy. Bo krew Chrystusa nie została przyjęta przez nich. Bóg ze swej strony zrobił wszystko, aby umożliwić człowiekowi uzyskanie przebaczenia win. Ale ludzie potępieni zrobili wszystko ze swojej strony, aby nie być zbawionymi. Dlatego sąd ostateczny obejmuje tylko tych, co nie będą zbawieni, bo nie przyjęli Bożego przebaczenia i pojednania. I chciałbym tutaj odczytać pewne teksty ze Starego i Nowego Testamentu na ten temat. Otwieram księgę proroka Ezechiela i tam rozdział 18. W 18 rozdziale księgi Ezechiela czytam wersety 21 po 23. Lecz gdy bezbożny odwróci się od wszystkich swoich grzechów, które popełnił, i będzie przestrzegał wszystkich moich przykazań, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość, na pewno będzie żył, nie umrze. Nie będzie mu się przypominać żadnych jego przestępstw, które popełnił. Będzie żył przez sprawiedliwość, którą się kierował. Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego, mówi wszechmocny Pan, a nie raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył? Popatrzcie, to jest wspaniała wiadomość dla wszystkich, którzy uginają się pod ciężarem swoich grzechów, których sumienia trapią wspomnienia ich win. Jest Boże przebaczenie. Bóg przez Ezechiela powiedział, jeśli człowiek odwróci się od swoich grzechów i wybierze w swoim życiu drogę sprawiedliwości, jego winy będą mu przebaczone, nie będą już nigdy więcej wspominane. Ten człowiek będzie żył. Obejmie go Boże przebaczenie. Przeczytam teraz werset 27 po 28. A gdy bezbożny odwróci się od swojej bezbożności, której się dopuszczał, spełnia prawo i czyni sprawiedliwość, zachowa przy życiu swoją duszę, spostrzegł się i odwrócił od wszystkich swoich przestępstw, które popełnił. Na pewno więc będzie żył, nie umrze. Przeczytam teraz werset 31 i 32. Odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, które popełniliście przeciwko mnie i stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha. Dlaczego macie umierać, domu izraelski? Gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi wszechmocny Pan. Nawróćcie się więc, a żyć będziecie. Bóg nie ma najmniejszej radości, najmniejszej satysfakcji w tym, że jacyś ludzie stracą życie wieczne. Bóg chciałby, aby wszyscy się opamiętali i byli zbawieni. Przyszedł Chrystus, wziął nasze winy na siebie. Z Bożej strony wszystko jest załatwione. Decyzja należy do nas. Jeśli wybierzemy drogę prawości, jeśli pójdziemy ścieżką prawd Pisma Świętego, jeśli nawrócimy się i poświęcimy swoje życie Chrystusowi, żyć będziemy i to będzie największa satysfakcja dla Boga. Chciałbym teraz przeczytać słowa Pana Jezusa, zapisane w Ewangelii Jana w 3 rozdziale. Od wersetu 16 po 18. Pan Jezus
do Nikodema powiedział takie słowa. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Popatrzcie, przyszedł na świat Chrystus i mamy Bożą obietnicę, że każdy, kto weń wierzy, nie zginie, ale będzie miał żywot wieczny. A więc nie stanie przed Trybunałem Sądu Ostatecznego. Jezus powiedział, że nie przyszedł na świat, aby ten świat potępić, osądzić. Przyszedł po to, żeby go uratować, ocalić. Kiedy Jezus był na ziemi, to nie był to czas potępienia, tylko czas ratowania, czas ocalenia. I ten czas łaski nadal trwa. Nadal trwa. Boże miłosierdzie jest dla wszystkich. Ale jak człowiek ustosunkuje się do Bożej łaski, do Bożego miłosierdzia? Pan Jezus powiedział, kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A więc jeśli wybieramy wiarę w Chrystusa i Jego wartości, Jego prawdy, tym samym dostępujemy przebaczenia, tym samym nie będziemy postawieni przed Trybunałem Sądu Ostatecznego. Ale ci wszyscy, którzy nie wierzą, którzy odrzucają Bożą miłosierdzie, Bożą łaskę, oni będą sądzeni na sądzie ostatecznym, bo nie przyjęli Syna Bożego. To jest skrót myślowy, nie przyjęli Syna Bożego. Chodzi o to, nie przyjęli zbawienia, które Chrystus im zaoferował. W 36 wersecie 3 rozdziału Pan Jezus powiedział, kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. I 5 rozdział Ewangelii Jana, werset 24, bardzo ciekawy werset. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego, i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł śmierci do żywota. A więc wszystkie osoby, które przyjęły Boże przebaczenie, zagwarantowane przez ofiarę Jezusa Chrystusa, one przeszły ze śmierci do żywota. One nie będą sądzone. Objęła ich Boża amnestia, ułaskawienie. No i odwrotnie, ci, którzy nie przyjęli Chrystusa Pana, oni niestety podlegają sądowi i staną przed Trybunałem Sądu Ostatecznego. Dlatego sąd ostateczny dotyczy tylko tych, którzy z własnego wyboru nie przyjęli Bożego zbawienia. Wszyscy, którzy dostąpili przebaczenia i pojednania, oni nie podlegają sądowi ostatecznemu. Myślę, że dla wielu to jest szokująca myśl, bardzo dziwna myśl. Większość ludzi jest przekonana w naszym kraju, że przed sądem ostatecznym staną wszyscy ludzie. Nie, nieprawda. Pismo Święte wyraźnie mówi, nie staną ci, którzy dostąpili Bożego przebaczenia i pojednania. Staną tylko ci, których imion nie ma w księgach żywota baranka. I ostatnia kwestia, którą chcę dzisiaj poruszyć. Cel i sens sądu ostatecznego.
Gdy 40 lat temu poznawałem Pismo Święte i oczywiście zagadnienia dotyczące wydarzeń eschatologicznych, a więc i sądu ostatecznego, to zastanawiałem się, po co te wszystkie procedury, po co te wszystkie, że tak powiem, następujące po sobie wydarzenia. Czy nie lepiej byłoby, żeby było tak, że Pan Jezus przychodzi na świat, kończy się historia świata, jedni są zbawieni, otrzymują życie wieczne, będą żyć na odnowionej ziemi, drudzy są unicestwieni i koniec po wszystkim. A tutaj czytamy, że po przyjściu Chrystusa będzie jeszcze sąd milenijny, okres 1000 lat, czyli milenium. Potem będzie dopiero sąd ostateczny i dopiero potem zakończy się ostatecznie historia grzechu. Ziemia zostanie odnowiona i stanie się miejscem zamieszkania ludzi zbawionych. Po co wydłużać tą historię grzechu jeszcze o te 1000 lat i potem jeszcze o sąd ostateczny? Tak rozumowałem wtedy, kiedy wchodziłem w lekturę Pisma Świętego. Dzisiaj, po tych latach osobistej lektury Biblii, rozumiem, że te drugie rozwiązanie, dłuższe, jest jednak sprawiedliwsze, lepsze. A dlaczego? Największym profetycznym i eschatologicznym wydarzeniem przyszłości będzie bez wątpienia sąd ostateczny. Ja osobiście sądzę, że będzie to w ogóle największe wydarzenie w historii wszechświata. Większe niż na przykład, to jest moje zdanie, przyjście Pana Jezusa. Dlaczego? Dlatego, że wyrokiem sądu ostatecznego szatan i demony oraz nieprzeliczone rzesze ludzi bezbożnych ulegną unicestwieniu. Chociaż Bóg jest najwyższym władcą wszechświata z tego tytułu, że go stworzył, nie chce być despotą, nie chce być tyranem, nie liczącym się z opinią innych. Dlatego nie chce sam decydować o losach i przyszłości świata i jego mieszkańców. Bóg zamierza, aby te decyzje zapadły przy współudziale wszystkich zainteresowanych stron, mieszkańców wszechświata, aniołów i zbawionych ziemian. Dlatego musi być sąd ostateczny, aby wszyscy mieszkańcy wszechświata mogli wziąć udział w tych procedurach kończących historię zła. By mieli w to wgląd. Poza tym musimy pamiętać o tym, że Lucyfer, podniósłszy rebelię przeciwko Bogu, próbował przez 1000 lat wmówić mieszkańcom wszechświata i ziemianom, że Bóg nie jest sprawiedliwy, a jego prawa nie są słuszne. I w swojej zwodniczej działalności osiągnął wielki sukces, gdy po jego stronie stanęła 1/3 część aniołów, tak jak czytamy w 12 rozdziale Księgi Apokalipsy. Gdy w końcu w niebiesiech wykazano Lucyferowi bezzasadność jego roszczeń, a mimo to nie zmienił swojej postawy, został usunięty z sąsiedztwa tronu najwyższego. Tak jak o tym czytamy również w rozdziale 12 Apokalipsy. I kiedy szatan został usunięty z niebios, wtedy skoncentrował swoją uwagę na planecie Ziemia. Udało się mu zdobyć ją dla swoich celów i wmówić jej mieszkańcom, że odpowiedzialnym za istnienie zła, cierpień i śmierci jest Bóg. Boga oparczył tym, co sam spowodował. Dlatego tak częste jest pytanie, które stawia wielu: gdzie był Bóg, kiedy dymiły krematoria w Oświęcimiu? Gdzie był Bóg, kiedy masowo rozstrzeliwano ludzi? Gdzie był Bóg, kiedy działy się różne rzezie? W ogóle gdzie jest Bóg, kiedy ludzi dotykają straszliwe cierpienia? Gdzie Bóg jest? Pytają.
i wielu jest skłonnych porzucić wiarę w istnienie Boga, bo nie potrafią pogodzić zła istniejącego na świecie z Bożą miłością. I to jest wielki problem. Ale to właśnie jest strategia szatana. Dzięki Bożemu planu zbawienia wielu ziemian zrozumiało problem, nawróciło się i poświęciło Bogu. Przez zasługi i krew Chrystusa otrzymali oni przebaczenie grzechów i pojednanie ze świętym Bogiem. A potem, tak jak czytamy w Księdze Apokalipsy, podczas sądu milenijnego, który będzie miał miejsce w okresie tysiąclecia, wątpliwości ludzi zbawionych, ocalonych ziemian co do Bożej sprawiedliwości zostaną ostatecznie wyjaśnione i rozwiązane. Ci właśnie ziemianie zostali ocaleni do żywota wiecznego. Lecz pozostałych ziemian, mimo najwyższej ofiary Chrystusa, niestety nie udało się uratować. Zresztą oni sami wzgardzili Bożym zbawieniem i zrobili wszystko, by nie być ocalonymi. Zanim ulegną unicestwieniu, sprawiedliwy Bóg podczas sądu ostatecznego udowodni im przed całym wszechświatem, że z własnego wyboru utracili życie wieczne. Przekona ich, że chociaż Chrystus złożył za nich najwyższą ofiarę z samego siebie, dla nich zbawienie nie stanowiło większej wartości. Podczas sądu ostatecznego bezbożni zostaną doprowadzeni do takiego kulminacyjnego momentu, kiedy sami zrozumieją i przyznadzą, że Bóg jest święty, że Jego wyrok jest słuszny. Przekonani o swojej winie nie będą mieli do Boga żadnego żalu i pretensji z powodu utraty życia wiecznego. Gdy ich istnienie będzie gasnąć na wieki wieczne, ostatnie słowa ich ust będą wielbić sprawiedliwość i miłość Boga. I to samo stanie się z Lucyferem i jego aniołami. Historia grzechu zakończona zostanie triumfem Bożej sprawiedliwości, dobra i miłości. Właśnie w Księdze Apokalipsy w 15 rozdziale pragnę przeczytać werset 2, 3 i 4. Jan zapisał: i widziałem jakby morze szkliste, zmieszane z ogniem, i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem i jego posągiem, i nad liczbą imienia jego, ci stali nad morzem szklistym, trzymając harfy Boże. I śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka, mówiąc: wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie Boże Wszechmogący, sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu Narodów. Któż by się nie bał Ciebie, Panie, i nie uwielbił imienia Twego? Bo Ty jedynie jesteś święty, to też wszystkie narody przyjdą i oddadzą Ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy Twe. Twoje. Jan widział, jak ci zbawieni śpiewali, że wszystkie narody przyjdą i oddadzą Tobie, Boże, pokłon, bo objawiły się sprawiedliwe Twoje rządy. Tak jest. Przecież w tym wielkim boju między dobrem a złem głównym oskarżonym jest Bóg. To Jego oskarżył szatan. I procedura sądu ostatecznego polega na tym, że Bóg na tym sądzie ostatecznym pokaże niesprawiedliwym, dlaczego tracą życie wieczne. Oni zobaczą jakby film swego życia. Oni zrozumieją wszystko, co dla nich Boża opatrzność uczyniła, a oni tym wzgardzili. Bóg w oczach niesprawiedliwych, w oczach Lucyfera i jego demonów, okaże się być sprawiedliwym.
wyjdzie na jaw, że wszelki bunt i roszczenia wobec Boga nie miały żadnych podstaw. Bóg zostanie zrehabilitowany, oczyszczony w oczach właśnie tych, którzy zostaną wtrąceni do jeziora płonącego ogniem i siarką. Nikt, kto będzie umierał drugą śmiercią, nie powie: Boże, to niesprawiedliwe. Boże, ale dlaczego? Wszyscy będą sobie doskonale zdawać sprawę, czemu tracą życie wieczne. Wcześniejszy sąd milenijny w okresie 1000 lat udowodni sprawiedliwym świętość Boga. A więc widzicie, te wszystkie tematy, te wszystkie problemy, ten cały kontekst sądu Bożego, rozłożonego na 3 etapy, a więc sądu przedadwentowego, przed przyjściem Pana Jezusa, potem sądu milenijnego i sądu ostatecznego, nie tylko jest po to, aby ocalić ludzi, odkupić ich, aby zbawić ich, ale również po to, żeby wszystkim bez wyjątku, i zbawionym, i potępionym, ukazać sprawiedliwość Bożą. Bóg zostanie zrehabilitowany, oczyszczony. Nikt nie będzie miał żadnych wątpliwości co do absolutnej świętości, miłości i dobroci Boga. I takie ostateczne rozwiązanie problemu grzechu zagwarantuje, że już nikt nigdy we wszechświecie nie będzie podważał Bożej sprawiedliwości i słuszności Jego rządów. Kończąc dzisiejsze nasze rozważanie, chcę przeczytać pewien zapis z księgi jednego z proroków mniejszych. Jest to księga Nachuma. I tam w księdze Nachuma czytam rozdział 1, werset 9, gdzie jest zapisane: co zamyślacie przeciwko Panu? On dokona zniszczenia. Nie nastanie po raz drugi ucisk. Bóg ostatecznie unicestwi wszelkie zło. Już nigdy więcej nie będzie we wszechświecie grzechu. Świat będzie zamieszkały przez istoty pełne miłości, dobroci i życzliwości. Wszędzie będzie panować szczęście. Wszystkie istoty będą żyć wiecznie przed obliczem Boga w towarzystwie Chrystusa i Jego aniołów. Tak zakończy się sąd ostateczny. Dziękuję wam za uwagę. Pamiętajcie o tym, że jeśli ktoś chciałby otrzymać treść dzisiejszego rozważania, ten materiał jest do zamówienia. Możecie go zamówić drogą internetową i tą samą drogą wam go wyślemy. Amen.